years ago. Ooh. Shit. Biedny jeleń. What the fuck? Oh, that smell. Looks like infected did this. How many do you think it would take to bring down a moose? More than one. Where the hell are they? Let's go find them. Wybierz drugą broń, okej. Ciśnij R1, aby szybko zmienić broń. R1. Okej, no nie wiem, czy to jest taka szybka zmiana broni, ale niech będzie. Shit. I hear some inside. How the fuck did they get in there? More importantly, how do we get in there? A musimy tam wchodzić? Hello! I see a bunch of different tracks. What do you think? Divide and conquer? One at a time. Sounds like a plan. Powiedz, czy miałeś priorytet. Smacznego kurła. Masakra. It's down. Czy mam tutaj, Dejew, takie pytanie techniczne, że tak powiem. Czy mam tutaj się zastanawiać nad elementami, które gdzieś mogą tutaj leżeć? Czy mogę sobie ich wybić, a potem jeszcze sobie tutaj przejść i pozbierać rzeczy. Zamknięte. Raczej pierwsze, co znaczy? W sensie, że mogę sobie ich najpierw powybijać, a potem ten, czy od razu już zbierać rzeczy i się rozglądać za nimi? Aha, okej, dobra. Shit. Szybki shooter 2. Daj cios. You good? To było grube. Nice throw, by the way. Thanks. The way we came in was barricaded. How'd that runner get in here? Yeah, it's a good question. The poor light. What's the most infected you've ever taken down on patrol? It's gotta be the one I had with Joel a year or so ago. There's like, I don't know, a dozen? You? Cleared about 20 once. There was a group passing through. Fuck. Maybe we'll get you a new personal record today. Dobra. Czy tu jeszcze przejdę gdzieś? Nie. Ale to czekaj, czy ja już tutaj. Ja już przeszedłem tutaj w taki sposób, że już nie wyjdę stąd. Ellie. More blood. Okej, bo tam było jedno okno, ale ja potem zauważyłem tą szczelinę. No i to dwóch naraz. Watch out!
Masakra. What the hell happens? Ja po prostu... Znaczy jest grubo, naprawdę. To generalnie wydaje się, żeby sobie tak czegoś nie stracić i nie zablokować. To jest nic przy tym, co się dzieje w dalszej części. Ja się domyślam, Dejiof. Domyślam się. Ale co masz na myśli mówić, że sobie po prostu nie zablokować? W sensie zebrania jakichś zbiorów, czy... Oh, help me up there. I want to look around. Coming. No dobra, ale... No okej, czyli rozumiem, że tam mogłem wejść najpierw i wtedy bym tak czy siak przyszedł tutaj, czy to są jakby dwie ścieżki, że mogłem iść albo tamtędy, albo tędy. Aha, czyli po prostu pominąłem tamten pokój, tak? Akurat w tym momencie. There's a hole in the roof over there. Here. Okej, czyli okej. Tylko że to jest właśnie szkoda, że jakby gra nie pokazuje, w którym kierunku popychasz się dalej, a w którym możesz sobie zablokować drogę, nie? See? All right. Bo tym samym mogło być zupełnie odwrotnie, że jak poszedłbym tam, to ten teren byłby przeze mnie w ogóle niesprawdzony, nie? Co ja mam zrobić? Zejść tutaj? Dina. Under here. No, czaj. Łoż, kurwa. Ja pierdolę. Ellie, are you clean? Yeah. Ja nie mogę. Deal. Ja się naprawdę wystraszyłem. Ej, to nie spodziewałem się zupełnie. Masakra. Oczywiście, z moje serce. Zapij to. Zdrowie. Zdrówko. Jezus. See any way to that roof? Not sure. To jest kontener. No jest tam jakieś rzeczy, okej. Czy znowu, kurde, coś nie wyleci mi za tych kartonów? Boże święty. Jakaś kartka. Proszę pani, jest mi nadzwyczaj przykro za to, co zrobiłem. Nie potrzebowałem niczego z państwa sklepu poza lekarstwami. Pani mąż się na mnie rzucił, jaki miałem wybór. Moja siostrzyczka przestała czuć swoje stopy, potrzebowałem insuliny. Wszyscy ją gromadzą, jaki miałem wybór. Mam nadzieję, że przeżyję. Przepraszam. Okej. Okay. No ale widzę, że tabletki jednak mimo wszystko zostały, więc... Actually, yeah. Nice. Okej, tu już nic nie ma. Czyli możemy wyjść. And what's now?
jeszcze tu mogę wejść, tak? A, tu są jeszcze śrubki. No, ale ten gość z tej ciężarówki... Grubo. Ale co, tędy nie przejdę, czyli co, wracamy się w tamtym kierunku? Muszę się znowu przeczołgać? Czy o co chodzi? No nie, bo ona tędy nie idzie, także chyba jednak nie. Czyli to musi być tam coś. Nie tu, no to też wiem już, że nie tu. Podpowiedź. Nie będzie mi podpowiadać nikt. Ale czekaj, no jeżeli tu było wejście. Ona tu stoi. To jedyna opcja jest na to, żeby albo się gdzieś wspiąć. Okej. Okej, mam. A tylko się trzeba rozbiec, nie? Okej. This way. I'm in. Me too. Should we check for supplies? Weź podpowiedź. Co mnie poganiasz? Nie poganiaj mnie. Ja se sam znajdę podpowiedź. No, wodę mamy. Hey, got some alcohol. W zasadzie alkohol. Here, fix yourself up. O Q, widać, że nie było ci wcześniej w tym pokoju, bo TV wyłączony. Jaki gałgan. Okej, możemy robić te. Wybierz apteczkę, przytrzymaj, by się wyleczyć. Okej. O, w sumie faktycznie przydałoby nam się wyleczyć. Ale co jeszcze chciałem? Czekajcie, jak to... Masks on. Got it. Znaczy, jak tu się wchodziło do tego trybu? Ej. No tego do wytwarzania. Nie, do wytwarzania tych rzeczy. A, touchpad, dobra. Nie, bo patrzę, chciałem zobaczyć, ile mam tapsów. Czy mogę sobie coś już tutaj ulepszyć, ale widzę, że chyba nie. Okej. Dobra. Wchodzimy. Remember, I don't want to have to shoot you in the face. Oh, that's so sweet. All these spores mean they've been here for a while. Keep your eyes peeled for older infected. Yep. Is this part of the supermarket? I don't know. I think we're above it. Let's get to the ground floor.
Dobrze, że Kosmala nie ma, ale czemu ten? Czemu tak mówisz? Aha, tędy przyszliśmy, nie, dobra, to... Czyli w zasadzie, jeżeli ona... Czyli tu już wszystko pozbieraliśmy i nie ma nic więcej. Po zapasach, okej, no to musimy iść w takim razie tędy. A, bo ziewam, no wiesz, no późna godzina już jest, nie? Dużo nam tego jeszcze zostało? W sensie... tego prologu niby? Trochę? Czyli do 12 nie skończymy, co? Raczej. Jeszcze ponad 12 godzin. Ja właśnie nigdy nie wiem, jak się pojawia ten znacznik. Aha, okej. Okay. To ja nie wiedziałem, gdzie ten safe. O Jezus, jak ja nie lubiłem tych klikaczy. Tam jest jeden. Tam jest drugi. Ale one mnie nie widzą jako tako, nie? Coś nie pykło. Mamy to. Jak się cieszą. Ale przecież ja tak zrobiłem, no, chwyciłem go. Zesrany? No zesrany trochę, no. Czy... Ja... jakby... Those blind motherfuckers make my skin crawl. Chuj w gęś... Make sure the rest of the building's cleared out. And then get the fuck out of here. Nie, no bo... Nie, no bo to ten. W sensie, wiesz... To... Wzbudza mega emocje, nie? Już pierwszy raz, ale to i tak kurde nie jest źle, no.
Jak na tyle czasu streama je pierwszy raz. Pomogę, jak sobie najpierw poznajduję rzeczy. Uwaga, będę kichał. O Jezus Maria. Spokojnie, w dalszych częściach gry nadrobisz. Ale co, co takiego nadrobię? Ale poszło z zaradnikami. Nie poszło, bo było przytkane. Czekałem na ten moment. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. QDPSX, 15 osób. Witam serdecznie w skromnych progach. A co ci załatwiłem? Lubię stare gry. No dzień dobry, ale pana dawno nie było u nas. Powitał Sushi Kraken, witamy, witamy. Rajdy, dzień dobry, siemano. Jak się masz? Pestasz Hophead, dzień dobry, cześć. Miło mi poznać. Dobry wieczór, Kudi, dziękuję za rajdzika jeszcze raz, bardzo serdecznie. Dawno ci też nie widziałem online. Wiesz co, no ostatnimi czasy może tak trochę wyrywkowo skakałem, to prawda, ale ogólnie jestem cały czas, więc... Czołkiem Patryk, 1303, dzień dobry. Jak się miewacie, co tam było grane dobrego u Kudiego? My tutaj po prostu sramy w majty dzisiaj. Zaczęliśmy przygodę z The Last of Us... The Last of Us 2 i... Gran Turismo 4, no to ładnie. Zaraza, co mi tam? Gość w dom! Dziękuję, Powel 913, dzięki serdeczne za followka. Mam nadzieję, że zechcesz wpadać częściej, jak już będą informacje ci się pojawiać na twoim telefonie, że zaczynam streama. Oczywiście zachęcam wszystkim do Discorda, jak najbardziej. Chyba ty strasz w majty, no ja sram, bo ja się tu najbardziej wczuwam. Motowy podpalają otoczenie, przytrzymaj L2, aby wycelować i naciśnij R2, aby wykonać rzut półku. Okej, okay, no poglądajmy sobie to, no ładne. Careful with that. I'm a pro. We're not done. Wciśnij aby co? Aby wytworzyć, okej. Okay. Albo mogę Mołotowa jednego dodatkowo jeszcze zrobić. Albo apteczkę, no dobra. Zrobiłem co prawda drugiego Mołotowa, ale... Apteczka by mi się może bardziej przydała. Spoko, gra to... dla to fasady mi się na pewno najlepiej ciągnęło mocno. Ciekawe jak ty odbierasz gierkę. Ale mówisz o jedynce czy o dwójce? Bo ja zacząłem już dwójkę. Jedynka bardzo zrobiła na mnie mega poruszające wrażenie. O dwójce jeszcze nie wiem, bo dopiero zacząłem. O dwójce mówię. Wiesz co, mamy prolog dopiero, tak? A może najpierw zrobimy tak? No dobra, zostałem w tle, bo za bardzo nie chcę sobie spoilować tej gry. Patryku, rozumiem, nie ma problemu. Dzięki, że wpadłeś. Mam nadzieję, że będziesz wpadać na pozostałe inne tytuły, jak będziemy streamkować. Ale miło było poznać. Jedynka była jak dobry obiad, skondensowana odpowiednio, ale tu jest trochę fajnych momentów też. Powodzenia, skubany. Co, nie wierzyłeś we mnie?
Dobra, Dedziew, wpisz już parę lipów na zajś. Jebany zrobił to. Co one takie głupie. Po oczach widać, że chyba coś leci w stronę spodni. Panie, przecież grałem w The Last of Us 1, nie? No to wiem, jak się takie rzeczy robi, że po prostu najpierw trzeba dźwiękiem zwabić w jedno miejsce, a potem się rzuca koktajlem. Nie, takie... Co ty myślisz? Ja wiem, że ja wypiłem dwie szklaneczki whisky, ale to nie znaczy, że nie myślę. To, że mi nie wychodzi, to, że nie umie wycelować, to jest inna sprawa. Ale pomysł miałem dobry. Zawsze trzeba do jednego wora wszystkich skupić, a potem ich podpalić, no. Tłumacz się, ja się nie tłumaczę. No, ale troszkę się tu przyjarało, nie? Przywędziliśmy kiełbaski na grilla. Teraz tutaj jest tyle tych regałów, że żeby to, kurde, wszystko pozbierać. O, tutaj są jeszcze rzeczy, elegancko. Bardzo się cieszę. Znaczy, każdy regał obejdziemy sobie, na pewno. Przyjrzymy. Okej. Okay. Ja dopiero zacząłem lubić stare gry i ciężko mi się jakby ustosunkować do tego, co mówisz. Bo to jest jeszcze prolog, tak? Także chciałbym prolog dzisiaj skończyć, no zobaczymy, czy się uda. Bo ja tu się lubię rozkoszować grami. Rozkoszować i trochę je ociągać, ale to już jest inna kwestia. O, tutaj mamy jeszcze jakieś składy. Ale chyba tu nikogo nie ma. No, zaraza, co mi tam? Freeze joke! Dzień dobry, wieczór. Witam serdecznie i dziękuję za followka. Mów schizo na niego. Nie obrazi się. Znaczy, ja wiem, że on był schizo, ale kiedyś, dawno temu, tylko zmienił sobie nika. I no. Teraz to mam za gwostkę, czy ja idę w dobrym kierunku, bo ja tam widziałem jedno przejście. Czekajcie, bo tutaj były drzwi. Won't budge. Okay, here's what we're gonna do. You're just gonna hurl me up through that hole in the roof. Okay. Co? Jak? What? Cable here. There we go. Uwaga, proszę uwagę. Dedziew odpalił tryb kungusia. Co mam zrobić? Cel, wyceluj, rzuć? Że o to mam rzucić? Wyceluj, w co mam rzucić? Halo? Get over! Dobry jestem. I co teraz? Mam to złapać tutaj? Ktoś mnie tam jeszcze zakręcił w ogóle. Here I go. Też LSG znam jako schizo. Dawno temu i nieprawda. No dobra, i ona co? I otworzy te drzwi w tam takim razie? Ale co? No właśnie, i teraz mi powiedz, Dejiof, mogę iść tędy do góry, a mogę iść tędy. I teraz, która droga jest słuszna? Bo ja już w końcu nie wiem. Bo trochę mnie to teraz zmyliło, bo ja myślałem, że... A nie, czekaj, bo to jest dalej ten sklep, dobra. Czy to było tylko takie przejście, okej. Dobra, no to wszystko jasne, bo ja myślałem, że tutaj jest jakiś motyw związany z tym. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dobra, wspinamy się. Słabych.
No, poszło na Fortnite'a, poszło. Jak ja tu nacisnę X, to pewnie zejdę jeszcze raz, nie? No to dobra, to nie schodzę. Over here. Okej. Storm's really picked up. How far are we from the lookout? It's just past the next town. Following you. No to hopa na konika. Tak będzie. Wasze zdrowie, kochani. Zdrówko wasze na ten mijający powoli rok, na te święta. Wszystkiego dobrego dla was. Najgorszy w tej grze jest fragment, co trzeba rzucać kasztanami w wiórki. Ja na razie miałem fragment, gdzie trzeba było śnieżkami rzucać w dzieci. Hey, how far away are we? A few minutes out. Okay. Patrzcie, jak sobie kaptur założyła w ogóle. Co zabrzmiało. Pestasz Hophead, dziękuję bardzo za followka. Mi się wydaje, czym zgubiliśmy właśnie. Dina! No zajebiście. Myślałem, że to gra o przetrwanie apokalipsy, a tu jakiś mardagi. Dzień dobry. Dina! Miło mi cię powitać tak późną wieczorową porę. Myślałem, że już śpicie z Arfi o tej porze. Dina! Jak się masz w ogóle, mardagicie? Jezus, nie strasz mnie. Witam, witam. Wyczułem whisky, no i bardzo dobrze. A dobrze robię maskowanie klatka po klatce. Ale jak, w sensie? Co ty tam ten renderujesz? Teraz będzie bardzo spoko fragment, ale straszny, czy jak? You been here? Rode by it. Never came inside. All right, let's make sure it's clear. Nie straszny, po czym Ellie wyciąga broń. Usuwa żerdzę, okej. W porządku. Namówiłeś mnie? No i to się chwali. Zdróweczko, kochani. To w ogóle jest podarunek od Szymona. Szymon21, który właśnie się wypowiedział, za co bardzo, bardzo serdecznie mu dziękuję. Jakby się ktoś pytał, co piję, to piję... jak brzmiała ta nazwa? Szymzeron. Glesfindisz? Glendisz? W każdym razie 12-letni. No, odniosłem do lodówki, no to już wiesz. Tym bardziej jabłko mięta się nazywa. Co to było?
Tam są konie. O, tu jest ona, dobra. Za darmo, więc pyszy. 12-letni, ładnie. No, no, no. Żubrówki. Nieprawda, żubrówki bym nie pił z takim smakiem, proszę pana. Muszę zobaczyć, co tam jest. To chyba z drugiej strony jedynie. Ale z drugiej strony? A, tu coś jest. Someone's locked this place up. There's something back there. I think I see a bed. I think we got a squatter. Za darmo, więc pyszne. Smakuje jak uczciwa cena. No i co? Rozumiem, że teraz mam to strzelić. O kurwa. Normalnie by zadziałało. Co to za porządki? Czemu nie ten? Ale chamstwo. Cofnij się tam. No cofię się, no. Jestem cofnięty. Jeszcze wcześniej, okej. Can't lock a window. Trzeba było tak od razu. Dobra, zbieramy przedmioty. MPEG 4 DVD! This has to be Eugene's. Proszę bardzo. Yeah, nobody else would tinker with this shit. To ci się przyda, ale w sensie, że ta wiedza? Ta wiedza o roztrzaskaniu butelkami ten? Czy o co chodzi? Czy te rzeczy, które tutaj są, mi się przydadzą? Tak, okej. Okay. Pewnie zapomnę do tego czasu, ale okej. Okay. Definitely Eugene's place. Okej. Chyba za bardzo. To nie jest celowe, to już tak po prostu późna pora. Dzisiaj miałem intensywny dosyć dzień, ale to nie jest... O, świetliki. I had no idea. Yeah. They got into some real dark shit. Like what? He said he blew up a checkpoint at Denver QZ, killed 3 soldiers and 2 civilians. Jesus. He also told me that he and Tommy slow tortured some big Fedra general. I don't know. I don't buy Tommy doing that though. He could do worse. Napisz mi Jediowie, Jediowie na privie właśnie te licznik wulgaryzmów, licznik ziewania, to dodam to. Jediowie. Ej, no co, no? Dina spytała, czy przyjdę na podańcówkę. Idę, nie ma mojego ramienia, a to już czytałem. Ej, kurde, dobra, to rozumiem, że zapiski są z tej strony, okej. Okay. Czy Eugene otrzymał kontakt z innymi świetlikami? Przepraszam. Czy usłyszał mnie i o Joelu? Nie, na pewno coś by wiedział. Okej. Okay. Lubię stare baby, cicho tam. Och, mam swojego szkocika, zdrówko, panowie. Tu się nie rzucam, bo tu nie mam moda. No, a tu mimo wszystko dużo osób tu ma mody. Ale to są w sumie same zaufane osoby tak naprawdę. O, karta. Pięknie. Znalazłem. W poprzedniej części, w jedynce?
zbieraliśmy komiksy raczej, nie? Same zaufane osoby i Dejiof. Jediof. Kosmat zaufany. Choose one. O, PS3. A tu co mamy? Uncharted 2. Znowu Jak and Daxter i Uncharted 1. Ej, powtarzają się. Nudne. Dali jakiś, nie wiem, Skyrim albo coś. I przepraszam bardzo, ona jest źle zeskalowana. Ona nie była taka duża. Ona była duża, ale nie aż tak. Ona tutaj jest za duża. Patrząc na te pudełka względem tej konsoli, to ona nie taka nie była. Ja mam ją i możemy to porównać. Aż ci testa zrobię. Ale ja też mam, przecież mam taką u siebie. Oj, tłuścioch był. No ja wiem, że był, ale nie aż taki, no. O 5% jest za duży. Oh my god. It's Tommy and Eugene. They look like babies here. Ej, gość wygląda jak ten. Jason Momoa, czy jak mu tam było. A w ogóle bardzo fajne zdjęcie jest, fajnie jest zrobione. Jak Momoa? No Momoa. Tak się nazywa, nie? W sensie ten aktor. No PS4 to grubo, ale PS5 to już prawdziwy gigantus. A, no to... To tak, to bardziej bym... O właśnie, bardziej bym powiedział, że ta PS3 była rozmiarami zbliżona do PS5. Ty pijesz Monkey Shoulder? No właśnie, a... ja też się zastanawiałem, ale Szymon powiedział, bierz 12 Glendish, coś tam. Więc wziąłem. Czytaj. Eugene, błagam cię wrócić do domu. Świetniki chcą zbawić świat, pozwólmy im na to. Niech dopadną żołnierzy i polityków, niech stworzą szczepionkę, która oceni ludzkość. Może pewnego dnia ich fantazje staną się rzeczywistością. Do tego czasu muszę przede wszystkim myśleć o naszej córce. Świetniki poradzą sobie bez ciebie. Nasza córka nie, ciągle mnie pyta, kiedy wrócisz do domu. Nie mogę jej dłużej okłamywać. Tęsknię za tobą, ale nie wiem, ile jeszcze zniosę. Wróć do domu, proszę, kocham cię, Claire. Okej. Okay. Obróćmy. O, ale fajna foto. Straszne te historie tutaj. Q, pochwal się, jaki masz profesjonalne szkło do degustacji. Nie, mam ten, szklankę, bo nie mam do whiskacza, bo ja nigdy nie piłem jako taką whiskacz, ewentualnie jak coś to takie, wiecie, tanioszki, takie śmiecioszki do łączenia z kolą. No ale no co, no mam w szklance po Nutelli, no a co? Nic nie zrobisz, no. Widzisz. Następnym razem, jak będę miał urodziny w marcu, to sobie zażyczę szklaneczki do whisky dobre u Oli na prezent i wtedy już będzie legitnie i prawilnie. Ważne, że działa. Ej, no szklanka działa? No działa. To czas jest jedynek, czy pierwszy? Widzisz, Szymon? Hey, found the generator. O, mamy agregat. Wum. Fajny patent. That's better. Oh wow. Impressive workbench, Eugene. I teraz będziemy sobie mogli coś stworzyć, tak? Okej. Okay. No to sprawdźmy, co możemy zrobić. Możemy sobie ulepszyć tutaj karabin na długim zasięgu i słabiej szybko strzela się, tutaj wysokie obrażenia. Nie, no to sobie zrobimy, nie? Obejrzyj ulepszenia. Obejrzyj, tak, okej, okay, to sobie mogę pooglądać. To jest fajny patent też z ruszaniem tego. A dam sobie ulepszenia. I możemy sobie zwiększyć. Ile mam? 55 tych.
Odrzut broni zmniejszyć, stwórz powiększony magazynek, wymień uchwyt pistoletu, aby zmniejszyć rozchwianie broni. O, stabilność w moim przypadku się bardzo poprawi. To ja bym wziął sobie chyba stabilność na początek. Okej. Okay. Yeah. This will work. Chat. Good job with that. Dobra, światełko wyłączyliśmy. And what's now? Czy ja mam wskazić ten agregat? Oh, hello. No nie. Do kogo ona powiedziała no cześć? Ellie, look at the floor. There's more stuff down there. You see a way down? Not here. Achievek, ano. So, gdzie mamy iść? Nie no, ona tam została, czyli jakby kierunek drogi jest w tamtym kierunku. Szukaj. A, tu coś jest, dobra. Come on. What's he got down here? Well, it's obviously a sex den. That's why I didn't tell you about it. Pokój do seksu. For his sake. He was so lonely, man. It's probably just like a giant TV he didn't want to share. I'm 80% certain. Okej. Doceniam twoją służbę. Bardagicie? 14 miesiąc, o kurcze. Dziękuję, dziękuję. Ej, dzisiaj już mamy czwarty subek z rzędu. Bardzo dziękuję. 24 słupki, czyli w zasadzie zostało nam 16 do tego, żeby odbyć giveaway. Więc na zdrowie Mardagicie, dziękuję ci za słupka bardzo serdecznie. Trzeba namówić Michasia, żeby obalił półtora kiedyś, ale półtora czego? Whisky? Półtora ten? Na... O ja, ty chyba sobie... Trawka. It's weed. That's a lot of dead weed. This explains a lot. A ja w życiu mam te... Bo się za szybko poddałeś, kosmalek. Kurde, no ja wiem, że zależało ci, że ten, no ale kurde, porozdawałeś wszystkim suby. Za co ja oczywiście bardzo dziękuję i bardzo to doceniam i w ogóle szaleństwo, co ty zrobiłeś. Pozytywne oczywiście. O, kas... videotape thing. O, pornusy. Dong of the Wolf. Dash Brandy's cooch. Are these? It's porn. Interesting taste, Eugene. W każdym razie, no, no potem było losowanko, nie? No to kto się zgłosił, no to brał udział w losowaniu, no a że nie, nie pech chciał, że nie wygrałeś, no to co ja mogę za to, no? Prawidłnie było. No ja wiem, no przecież żarcik taki. Szkoda, że to uschło w ogóle. Prawie nie, to by było jakbyś ustawił losowanie. Przecież było losowanie. Tańcząca z świetami obejrzałbym. A wygoogluj, może jest taki film nawet. Oh, there we go. You think it's still good? Does weed go bad? Hmm. Let's find out.
You having a hard time? No, I got it. Fuck. Give me that. Oh, yeah. Like you're gonna get it. Okay. It's... Yeah. Oh, fuck it. What the fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? Smells good. I mean, gonna be stuck here a while, right? Totally trapped. Can I ask you a question? I don't know, can you? Snoop Dogg byłby dumny. Scale of 1 to 10. Roof, mother roof. 1 being like absolute trash. And 10 being life altering. How would you rate our kiss from last night? Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? What are you doing? I asked you to rate our kiss. I don't know. I give it a 6. A 6? Wow. Like a solid 6. Okay. There are a lot of people around. Yeah, but 6. Oh, what? I mean, now I really want to know how you'd rate it. I don't think you do. You're infuriating. Have you met you? You make me want to go back outside into that blizzard. Don't want to stop it.